Jak Państwo wiecie, pracę zaczęliśmy 12, ale nie te prace związane z odkrywaniem tajemnicy 65 km. Po pierwsze, trzeba było ten teren ogrodzić. Jak Państwo widzicie, wszystko jest już tutaj zamontowane. Tego samego dnia przystąpiono tutaj do wycinki, częściowej wycinki drzew oraz niwelowania terenu. Te same prace są wykonywane też dzisiaj, czyli te wszystkie prace związane z przygotowaniem, te wszystkie tutaj kontenery socjalne, które Państwo widzicie, ten namiot, to wszystko zostało postawione w ciągu tych dwóch dni. Będzie tutaj takie pewne wydarzenie 15, będziemy tutaj, zaprosiliśmy osoby, które posiadają swoje prywatne georadary, będą prowadzone prace z przebadaniem tego terenu, a więc jeszcze raz wtedy sprawdzimy na ich sprzęcie, czy my się mylimy, czy też nie. Czy występują te same anomalia, to będzie wszystko skonfrontowane z tymi, które są już do tej pory, tymi badaniami, które są do tej pory zrobione. Następnie zostaną wyznaczone trzy miejsca, ale tu już mówimy o 16. 16 przystąpimy do głównych prac. Godzina 8, tak? Gdzieś, no, 8 rano, proszę tak Państwa, przyjąć. Główne prace. Na czym będą polegały? Proszę Państwa, wyznaczone trzy miejsca zostaną rozkopane. Zgodnie z tym, na co nam pozwalają zezwolenia, rozkopiemy te miejsca, one zostaną wyznaczone, trzy miejsca zostaną sprawdzone. No i tam wtedy wszystko stanie się jasne. Ile prace mają trwać? No myślę, że około 10 dni, ale pierwszy tydzień będzie tym tygodniem najważniejszym. W ciągu pierwszego tygodnia najwięcej się dowiemy, wtedy możemy pewne rzeczy już Państwu przekazać. Przygotowywaliśmy to całe zdarzenie od grudnia. Można powiedzieć, no bo od konferencji po 15, jak ona się odbyła, wtedy zdecydowaliśmy, że jednak nie odpuścimy i będziemy próbować to wyjaśnić po swojemu. No, czyli trzeba przyjąć od końca grudnia, no, do sierpnia, to jest 8 miesięcy. No, 16 dokładnie właśnie też mija rok od chwili zgłoszenia, które dokonaliśmy tutaj do urzędów państwowych. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Ja pracuję w budownictwie, także wiem, że żeby zamurować okno i zrobić w tym miejscu drzwi, to też jest 4 miesiące czasu. Tak niestety trwa u nas wszystkie pozwolenia i wszystko, co jest związane z pracami. No, myśleliśmy, że to będzie szybciej po prostu, ze względu na wagę tego przedsięwzięcia i na, no, chyba jednak na jakiś prestiż regionu tak samo, no bo trochę się w Wałbrzychu zmieniło od tego czasu. No ale jednak zostało to zrobione tak, jak zostało zrobione. Teraz już nie ma co nad rozlanym mlekiem się użalać. Mamy pozwolenia, możemy kopać, kopiemy od wtorku. I wszystko będzie wiadomo już dalej. No a ile nas to będzie kosztować? Liczymy, że cały czas niestety ten licznik się nam przesuwa do przodu, ale myślimy, że może się zamkniemy w 140 tysiącach. Władze miasta nie są w ten projekt zaangażowane. To jest absolutnie całkowicie bezpośrednio prywatne przedsięwzięcie. Władze miasta nie przeszkadzają absolutnie, ale nie są w ten projekt absolutnie zaangażowane. W żaden sposób. Ani finansowo, ani mentalnie, bo miasto po prostu nie interesuje to miasto. My chcemy po prostu udowodnić, że nasze badania się nie myliły i to jest dla nas najważniejsze w tej chwili zadania. Czy tam będzie ten pociąg złoty, czy on będzie złocony, czy pancerny. To jest całkowicie sprawa drugorzędna w tej chwili. To jest po prostu, no, słowo przeciw słowu. No, ktoś zrobił badania i teraz my to po prostu weryfikujemy. No, chcemy dokładnie wiedzieć, dlaczego nam mamy takie wyniki. I, no, jest to piękne, no bo sama wizja tego przedsięwzięcia, które się tam już toczy, samo to odkrywanie, samo docieranie do tych tajemnic, to jest coś pięknego. Każdemu z Państwa życzę coś takiego. Szukamy prawdy i będziemy widać, jaki jest prawda. Prosto. A jak będzie tunel i będzie wejście, jest wagon i co dalej teraz? Koniec, to nasza rola. Aha, się kończy. Jeszcze... ABW. To już nasza... Aha. No, nasza rola się kończy. My mamy tylko pokazać, że
że coś jest. A resztę przejmuje Skarb Państwa, bo Skarb Państwa jest właścicielem tego.